rok 2020 jest tutaj. Hej cześć, witajcie. Z tej strony wasze ulubione Masło. I dzisiaj porozmawiamy sobie troszeczkę na temat tego co planuję zrobić w tym nowo rozpoczętym roku i troszeczkę też powiem co się wydarzyło ciekawego w 2019, więc tak sobie szybko to podsumujemy i troszeczkę sobie pogadam na temat moich planów na ten nowy rok. Ten film będzie taki raczej bez przebitek, taki bogadankowy, więc jeżeli ktoś sobie chce posłuchać, może sobie gdzieś tam odpalić go w tle i posłuchać co mam do opowiedzenia. Przygotowałem sobie tutaj troszeczkę notatek. No i lecimy z tematem. Tak więc rok 2019 był dla mnie pod wieloma względami zaskoczeniem. Jako, że startowałem z pułapu mniej więcej 20 tysięcy subskrypcji, tak sobie marzyłem, że może uda się wbić te 40 tysięcy subskrypcji. Oczywiście troszeczkę mnie to wszystko zaskoczyło, bo jakby nie było, udało się nam wbić 50 tysięcy subskrypcji, za co, za co Wam oczywiście bardzo dziękuję. Jest to wynik naprawdę no, niesamowity, jak dla mnie. Ja się z tego bardzo cieszę. Bardzo się cieszę, że lubicie oglądać moje filmy. To jest naprawdę bardzo miłe. No więc mamy tutaj przyrost ponad 100%, jeżeli chodzi o, o ilość widzów, więc to jest dla mnie też troszeczkę niepojęte. Oczywiście gdzieś w okolicach czerwca wpadła współpraca z Morele. Która, no jakby nie było, pomogła mi też bardzo rozwinąć skrzydła, bo mogłem sobie zakupić dużo nowego sprzętu. Od tego czasu są filmy w 4K. Od tego czasu też czasami gościnnie tutaj na kanale Kamil pomaga mi nagrywać filmy. Na Morele.net. większość filmów jest nagrywana z udziałem Kamila, on tam robi przebitki. Tutaj jednak ja częściej te rzeczy sobie ogarniam. No, ogólnie dużo filmów fajnie siadło, jak na przykład E8400, komputer ze śmietnika, czy ostatni film na temat zewnętrznych. Wewnętrznej karty do laptopa, gdzie tam już jest ponad 100 tysięcy wyświetleń, więc to jest naprawdę wow! Także naprawdę super, super sprawa. Co w 2020 planuję? No, teraz wylatuję najprawdopodobniej na targi CES ku przejmości MSI. Akurat zostałem zaproszony, więc będę leciał na targi do Las Vegas. Tam pokażę wam no, częściowo ich stanowiska, a także gdzieś tam przelecimy się też po innych stanowiskach. Oczywiście, tutaj za mną stoi już komputer. Może niektórzy z Was zastanawiają się: O, a co to tutaj stoi? To jest Q6600, który Wam obiecałem z rtx 2080 Ti. Za niedługo zacznę się nim bawić i, i, i coś tam więcej się mm, dowiemy, więc to raczej bardziej druga połowa tego miesiąca. Ten kład na pewno wleci. Też czytałem Wasz feedback, co byście chcieli zobaczyć, więc będą też takie testy bardziej realistyczne. Ogólnie na ten rok chciałbym też porobić więcej, Rzeczy z retro. Jako, że wpadło mi naprawdę sporo fajnego sprzętu, kupiłem sobie zasilacz uniwersalny. Wiem, że to nie jest jakby idealne, idealne rozwiązanie, ale na ten moment wydaje mi się po prostu najwygodniejsze dla mnie, więc będę mógł sporo starych laptopów poodpalać, a także inne sprzęty pokroju Amigi. Upsy, wygadałem się. Także dla Was wszystkich, którzy lubicie retro będzie tego całkiem sporo w tym roku. Chciałbym, żeby się tych filmów kilka pokazało, bo mam naprawdę bardzo fajne tematy. No i ogólnie co ja Wam będę opowiadał? No postaram się dalej robić to, co robię teraz, czyli filmy takie, które czuję, filmy, które sprawiają mi i Wam frajdę. Czyli no obecnie troszeczkę tych kart graficznych przecierałem. Wiem, że głównie były to karty NVIDIA, Co niektórych z Was mogło gdzieś tam się zastanawiać, że co to, to się sprzedałem NVIDII? Tylko i wyłącznie nie moi drodzy, po prostu miałem problem z załatwieniem Radeonów jakichś do testów. Oczywiście postaram się zorganizować kilka modeli na ten rok, żeby również przecierać Radeony. Także bez obaw. Mam też parę innych takich projektów, o których nie chcę na razie mówić, ale myślę, że Wam się spodobają. Oczywiście, komputer ze śmieci, jaki będzie, to, to też już ogólnie uczulam. No, słuchajcie, no, jakby myślę, że, że te filmy, przez to, że się oglądają, to, to dlatego, że ja staram się w nich być maksymalnie szczery i, i zawsze mówić o tym, co mi się podoba, co mi się nie podoba. Ym, I myślę, że dlatego też tam gdzieś to takie Wasze zaufanie jest, że lubicie po prostu oglądać te materiały. No, dalej będę się starał robić to wszystko w ten sposób. Ja nie staram się jakoś bardzo agresywnie monetyzować swojego kanału, mimo że faktycznie tych propozycji współprac jest całkiem sporo. No to część z nich po prostu odrzucam, bo, bo, bo nie jestem zainteresowany akurat tymi rzeczami, które ktoś tam mi chciałby zaoferować, więc staram się jednak robić rzeczy pod siebie, żebym to ja był zadowolony, Wypala, wypadał w tych filmach naturalnie. No i też robić filmy, które Wam się podobają. Czy filmy, które wysugerujecie, jak to miało miejsce na przykład z tym Hackintoshem, o którego mnie niesamowicie męczyliście, tak więc e, również udało mi się taki film e, przygotować. Na 2019 postaram. Na 2020 postaram się również przygotować najlepszego laptopa do Tysiaka, jednakże do tego no, będę musiał poszukać jakiegoś e, sponsora, tak jak to miało miejsce e, rok temu. No bo jakby nie ukrywam. E, jakby może widzicie, mam, mam tutaj laptopa, który jest sprawny, więc niekoniecznie jest mi potrzebny jakiś najlepszy laptop do tysiaka, więc no tutaj, jak sami rozumiecie, fajnie będzie znaleźć kogoś, kto pomoże mi zrealizować tego typu zakup. Co do tego, lapka, też parę razy pytaliście, co to jest za mak. jego recenzja też będzie. Troszeczkę to odwlekam, bo, bo było troszeczkę innych tematów, bardziej pilnych do zrealizowania, ale tak, obiecuję, że również na temat tego konkretnego maka nagram film. I jeszcze ostatnia kwestia, którą chciałbym poruszyć, to jest Nerdlog. Niektórzy z Was może nie wiedzą o co chodzi, ale. Drobna część tego kanału będzie wiedziała o co chodzi. Chodzi o podcast. Podcast, który prowadziłem razem z Termin i Termin, który prowadził razem z wpm -em. Bardziej tak to wyglądało. No, czasami się też nam udało razem wszystkim w trójkę spotkać. Od jakiegoś czasu na tym kanale jest cisza. Wynika ona głównie z tego, że no ja miałem troszeczkę więcej pracy. Andrzej miał też troszeczkę więcej pracy. No i. Troszeczkę ciężko nam się było spotkać, żeby nagrać coś takiego sensownego. Oczywiście z mojej strony jest chęć, żeby prowadzić ten podcast dalej, bo zdaję sobie sprawę, że dla niektórych z Was to mogło być nawet ciekawsze niż to, co ja robię na tym kanale. Jeżeli lubiliście sobie słuchać naszych dyskusji na temat technologii, no to jakby się nie dziwię. Jeżeli o mnie chodzi, no to ja postaram się wygospodarować troszeczkę więcej czasu. Spróbuję pogadać też z Andrzejem, żeby się udało nam spotkać raz na jakiś czas i, i coś nagrać, a może z WPM-em zdalnie ponagrywam. Też myślałem o tym, że może raz na jakiś czas nagram coś sobie solo. Podobnie jak to ma miejsce teraz, tak gdybym chciał po prostu poruszyć sobie jakiś temat, który mnie zaintryguje no i tak pogadać bardziej na zasadzie monologu, czy wypowiedzieć jakieś tam swoje stanowiska. Nie wiem, zobaczymy. Dlatego mówię Nerdlog. Jakby chęci jest z mojej strony, jeżeli o to chodzi. Jednak, no, myślę, czas i, i życie zweryfikuje, czy ten projekt uda się gdzieś tam pociągnąć dalej, żeby te filmy się pokazywały w miarę regularnie. No, zobaczymy. Jeżeli chodzi o mój kanał, no to live. Y chciałbym, żeby wróciły troszeczkę częściej. Wiem, że mieliśmy taką tradycję, że, że live'y się ukazywały w czwartki. Czy się uda? Nie wiem, nie wiem, nie wiem jak to będzie, aczkolwiek chciałbym, więc to też zobaczymy jak nam poleci. Może takie bardziej chciałbym porobić też te live'y tematyczne, że bierzemy sobie jakiegoś kompa i go próbujemy ogarniać, a nie tylko żeby to było na zasadzie Q&A, no bo taki Q&A to raz na jakiś czas sobie organizuje na YouTube Stories czy właśnie w formie live'a, fajnie by było czymś to jeszcze przemieszać. No, ogólnie też pewnie jakiegoś troszeczkę nowego sprzętu wpadnie, jeżeli jakaś firma będzie chciała wypożyczyć takowy. No i ogólnie, mam nadzieję, że będzie sporo kontentu, który będzie Wam się podobał. Będę też Was pytał w ankietach, więc myślę po staremu, tylko postaram się to zrobić lepiej i ciekawiej dla Was. Więc tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że również rozpoczęliście ten rok bardzo dobrze. Jesteście wypoczęci, macie naładowane akumulatory. Że sylwester was zbyt nie zmielił. No i co? Do zobaczenia w kolejnych materiałach. BIOS.